W programie Olive nie ma przygotowanych szablonów według ustawień producenta. Jest za to możliwość łatwego zapisania własnych ustawień opracowanych animacji. Mogą to być animacje w postaci ruchu obiektów do wykorzystania np. w filmie rysunkowym lub infografikach, ale mogą to też być własne przejścia. Zapisane w osobnym pliku i przechowywane w dedykowanym folderze będą łatwe do późniejszego użycia. Mój prosty przykład opiera się na dwóch ścieżkach. Na dolnej ścieżce jest nieruchome tło, natomiast na górnej umieściłem prosty obiekt graficzny w kształcie kwadratu. Czas trwania ustawiłem na około 300 klatek, co w przybliżeniu przeliczy się na jakieś 10 sekund. Warto zwrócić uwagę, że wyszarzony obszar w polu kluczy odzwierciedla czas trwania zaznaczonego klipu. Klucze znajdujące się w tym obszarze będą wpływać na zachowanie się obiektu. Ustawiam głowicę w punkcie zerowym i dodaję pierwszy klucz. Zaznaczam ścieżkę kwadratu i dodaję klucze w wierszu pozycja. Początkowe położenie obiektu ustalam nieco poza obszarem widoczności. Dzięki temu nie będzie on widoczny od początku, ale w dynamiczny sposób wsunie się do kadru. Zaczynam od dodawania kolejnych kluczy i ustalam ich wartości w wierszu position. Wartości w polach liczbowych odzwierciedlają współrzędne obiektu w ekranie wyświetlacza. Nie trzeba przykładać nadmiernej wagi do precyzji ustawień położenia obiektu w poszczególnych kluczach. Położenie klucza na osi czasu można łatwo zmieniać, przesuwając klucz w prawo lub w lewo. Równie łatwo można skorygować wartości poszczególnych kluczy. Dlatego najlepiej wstępnie ustawić, a dopiero później korygować. W następnej kolejności zmieniam wartości skalowania w czasie. Dodaję klucze w wierszu Scale i ustalam ich wartości. Oprócz zmian położenia wprowadzę ruchy wirowe. Analogicznie jak w poprzednich wierszach, również w kategorii Rotation, czyli obrót, dodaję klucze i ustalam ich wartości. Klikając na pustym polu osi czasu, usuwam zaznaczenie klipu i na podglądzie sprawdzam efekt. Jeśli trzeba coś poprawić, to po ustawieniu głowicy w wybranym punkcie można łatwo dostosować wartość danego parametru. Kiedy efekty są zadowalające, można zapisać parametry kluczy do wykorzystania w innym czasie i przy innym projekcie. W tym celu prawym klawiszem klikam na nazwę efektu i z rozwiniętej listy możliwości wybieram Save Settings to File, czyli zapisz ustawienia do pliku. W celu wykorzystania wcześniej zapisanej animacji tworzę nową sekwencję. W nowej sekwencji ustawiam zdjęcie pola rzepaku jako tło. Obiektem animowanym będzie rysunek liścia w formacie PNG. Zaznaczam klip liścia. Na napisie Transform klikam prawym klawiszem i z listy opcji wybieram Load from File. Jak widać, klucze błyskawicznie wpisały się w odpowiednich miejscach. Po włączeniu odtwarzania można obejrzeć animację. Szybko powtórzę etap wstawiania animacji z pliku. Tak jak poprzednio, mam przygotowaną ścieżkę tła oraz ścieżkę obiektu. Są to całkiem odmienne obrazki niż poprzednio. Z rozwijanej listy wstawiam animację. Jak widać, efekt jest natychmiastowy. Mogę teraz animację zmodyfikować. W tym przypadku zmienię obroty, a następnie tak zmodyfikowaną animację mogę również zapisać do pliku i wykorzystać przy jakimś kolejnym projekcie.
Utworzenie folderów na animacje i zapisywanie ich pozwoli w szybkim czasie na utworzenie podręcznej biblioteczki plików.